Zrobiłem rzecz szaloną. Pojechałem do Izraela. Tam ludzie wiedzą o wojnie, ale z telewizji. Mówił dużo i chętnie, ale jednocześnie oglądał się za siebie, jakby bał się, że jesteśmy podsłuchiwani. Szczęść Boże, nazywam się Dariusz Iwański. W miniony weekend, na początku marca 2024 roku, zrobiłem rzecz szaloną. Pojechałem do Izraela. Do Izraela, o którym wszyscy mówią, że jest w stanie wojny. Chciałem jednak na żywo tam przekonać się, jakie są faktycznie realia. Mam wrażenie, że otrzymujemy jakby dwa sprzeczne rodzaje informacji. Z jednej strony są tam już grupy, nawet polskie, które raportują stamtąd, że jest bezpiecznie, że można przyjechać, że Ziemia Święta praktycznie pusta, ale są też takie przekazy medialne, w których widzimy nieustająco jeżdżące czołgi izraelskie, burzące domy palestyńskie, ludzie umierający albo nawet głodujący. Chciałem zobaczyć na miejscu, jak wygląda sytuacja, żeby mieć swój obraz tego, co się tam dzieje. Jak widać, wróciłem cały i zdrów i potrzebowałem jeszcze kilku dni, żeby sobie to wszystko ułożyć. I teraz chciałem się z Wami podzielić moimi wrażeniami i spostrzeżeniami. Na końcu odpowiem na pytanie, czy można już jechać do Ziemi Świętej z pielgrzymką. Podróż na lotnisko nie obyła się bez przygód. Po drodze napotkałem na jakąś blokadę rolniczą, więc musiałem zupełnie zmienić trasę. Już mi się wydawało, że nie zdążę na samolot, ale ostatecznie na godzinę i 45 minut przed odlotem stanąłem przy strefie odpraw. Wydawało mi się, że będzie nas naprawdę kilku pasażerów na pokładzie, ponieważ właśnie przy stanowisku odpraw byłem ja i jeszcze może 2-3 osoby. Ale to było tylko wrażenie, ponieważ jak się okazało, wszyscy inni odprawili się już wcześniej. O 23:00 punktualnie ma wylecieć ten samolot, który widzicie tam z tyłu. Samolot rejsowy lotu do Tel Awiwu. Jak się okazało, samolot jest pełen. Nie ma wolnych miejsc. To prawda, że nie dało się tam słyszeć zbyt często mowy polskiej, raczej język hebrajski i angielski, no ale fakt jest faktem, że samolot był pełen, nie było nawet jednego wolnego miejsca. Właśnie wylądowałem na lotnisku w Tel Awiwie. Jest szabat, bardzo wcześnie rano, jestem bardzo zmęczony, ale bardzo szczęśliwy, bo znowu w Ziemi Świętej. Potem jeszcze okazało się, że jest trochę trudności z dotarciem do Jerozolimy. Jest 5:30 rano na lotnisku w Tel Awiwie. Jest szabat. Naprawdę jest kłopot, żeby dostać się do Jerozolimy. Widzicie te taksówki za mną? To jedyny środek transportu o tej porze dnia i w tym dniu, w szabat. Nie jeździ pociąg, nie kursują autobusy, nie ma też szerutu, a taksówki jak na lekarstwo. Oni naprawdę bardzo poważnie traktują dzień wolny od pracy. Kiedy już się ostatecznie dostałem do Jerozolimy, poszedłem do domu sióstr Elżbietanych, do Nowego Domu Polskiego. Tam zostawiłem swój bagaż, chwilę odpocząłem i od razu poszedłem do Starego Miasta. Nie mogłem się już doczekać tej atmosfery. Wszedłem do Starego Miasta od strony północnej przez Bramę Damasceńską. Jestem przed Bramą Damasceńską. To jest jedna z głównych bram prowadzących do wnętrza Starego Miasta. Widziałem już mnóstwo Żydów, rodzin żydowskich, które wracają z synagog. Natomiast Arabowie normalnie prowadzą swoje biznesy, swoje interesy. Życie toczy się w najlepsze. Chociaż powiem szczerze, że od razu widać, że jest jakoś mniej ludzi. Jakoś tak nie ma aż takiego życia, jak do jakiego jestem tutaj przyzwyczajony w tych okolicach. W każdym razie za chwilę wejdę tą Bramą Damasceńską w obręb murów Starego Miasta i sam zobaczę na własne oczy, jak tam wygląda życie. No i cóż, wydawało się, że miasto jak zwykle po prostu tętni życiem, no przynajmniej bazar tam jak zwykle huczało, roiło się od przechodniów, od kupujących, sprzedających i tak dalej. Kiedy dotarłem do strefy Bożego Grobu, no to tutaj już rzeczywiście ludzi jak na lekarstwo. Wszedłem na Golgotę, nikogo nie było. Wszyscy, którzy byli w Ziemi Świętej i wiedzą, ile czasu nieraz trzeba wystać w kolejkach, żeby do tego miejsca, gdzie można dotknąć świętą skałę, żeby się dostać, no wiedzą, jakie to szczęście, żeby tak po prostu z marszu wejść i już być w tym właściwym miejscu, gdzie można dotknąć Golgoty. No, wzruszające to, bo jest się praktycznie samemu w tak świętym miejscu, cisza, spokój. Ale z drugiej strony, z tyłu głowy jest, no dlaczego taka cisza i spokój? Bo nikt nie przyjeżdża. Zszedłem na dół do Bożego Grobu i tutaj już więcej ludzi. Kilkanaście osób stało i czekało na wejście. Więc zanim ustawiłem się w kolejce, zobaczyłem znajomego franciszkanina. Poszedłem na chwilę rozmowy i pytam go, jak sytuacja.
no jeszcze do jakiegoś czasu wstecz nie było absolutnie nikogo. Ale teraz zaczynają coraz więcej, więcej zaczyna przyjeżdżać ludzi, wprawdzie jeszcze nie duże zorganizowane grupy, chociaż takie też się zdarzają, ale dużo takich indywidualnych turystów czy pielgrzymów. Są to często chrześcijanie, którzy mieszkają gdzieś na terenie Izraela i właśnie w tym czasie sobie przyjeżdżają do tego świętego miejsca, do Bożego Grobu. Poszedłem więc do Bożego Grobu, znowu dotknąć tego cudownego miejsca, przeżyć to jeszcze raz i tu znowu i łzy szczęścia, a z drugiej łzy no po prostu smutku, bo jest pusto, bo ludzi nie ma. Kiedy już wreszcie wyszedłem z bazyliki, poszedłem obejść całą tą strefę wokół świętego miejsca. Tam rzeczywiście kilka kafejek pootwieranych, ale też no, nie ma tam siedzących, nie ma klientów. Tuż przy Bramie Jawskiej, gdzie być może wiecie, też jest kilka restauracji, jedna była otwarta i tam zaszedłem, żeby coś zjeść w porze lunchu. Okazało się, że jest to właściwie jedyna w tej okolicy otwarta restauracja, ponieważ wszyscy inni pozamykali swoje biznesy. Po prostu nie ma ludzi. Kiedy przynieśli mi już zamówiony posiłek, okazało się, że kelnerem jest właściciel tej restauracji. Prowadzi razem z bratem rodzinny biznes i po prostu, żeby nie siedzieć w domu, są tam na miejscu, przychodzą na parę godzin, otwierają, żeby się nie nudzić w domu. Nie ma na ogół klientów, ale jak się ktoś zdarzy, to witają serdecznie. Chciałem go namówić na chwilę rozmowy, żeby opowiedział o sytuacji. To byli Palestyńczycy. I on się zgodził chętnie, usiadł nieopodal, mówił dużo i chętnie, ale jednocześnie oglądał się za siebie, jakby bał się, że jesteśmy podsłuchiwani. Co więcej, nie chciał, broń Boże, dać się nagrać na wideo, dlatego że panuje takie powszechne przekonanie, że w Izraelu jest cenzura, że odpowiednie służby filtrują także przekaz wywodzący się z mediów społecznościowych i gdyby ktoś tak spontanicznie opowiedział o swoich odczuciach, użyłby słowa wojna, użyłby słowa Gaza, mógłby naprawdę mieć spore trudności, kłopoty, a nawet mogłoby się to skończyć aresztowaniem. Dlatego nikogo nie udało mi się namówić na rozmowę przed kamerą. Jednak no, mam takie zapiski off the record. Mój rozmówca mówił, że wszyscy mają nadzieję na to, iż do 12 marca, kiedy rozpocznie się Ramadan, ten konflikt się albo zakończy, albo przynajmniej przejdzie w długi rozejm, tak by można było wreszcie tym biednym ludziom, którzy zostali stłoczeni w południowej części Gazy, dostarczyć żywność, ulżyć ich po prostu doli. Cała północna część Gazy została zniszczona. Ludność przemieściła się na południe i teraz koncentruje się głównie wokół miasta Rafa. Wszyscy mówią o tym, że Izraelczycy przygotowują ofensywę właśnie w tamtym kierunku, mają szturmować Rafa, ponieważ razem z ludnością cywilną tam się skupiły także wojska Hamasu, czyli ci bojownicy Hamasu gdzieś tam się pomiędzy nimi ukrywają. Sytuacja jest dramatyczna, bo Izrael cały czas powtarza swoją narrację o tym, że trzeba wyeliminować Hamas do ostatniego bojownika. Ale Hamas to nie są tylko bojownicy, jak zwracał mi uwagę mój rozmówca. Hamas to także szpitale, to także lekarze, to także nauczyciele i tak dalej. Ludzie, którzy bezpośrednio nie biorą udziału w walce. Od 2007 roku praktycznie Hamas niepodzielnie rządzi na terenie strefy Gazy. Od 2005 Izraelczycy wycofali się stamtąd, a w 2007 Hamas przejął tam rząd dusz. No i od tego momentu właściwie prowadzi tam niepodzielnie swoją politykę, więc zdążył już siatkę wpływów zbudować wśród tej populacji mniej więcej 2,5 miliona ludzi, no niebywałą. Więc tak wyciąć Hamas oznacza właściwie rzecz niemożliwą. Wszyscy to podkreślają, natomiast narracja Izraela jest cały czas taka. Musimy się z nimi uporać, bo jak nie, to tej hydrze odrośnie głowa, a nawet więcej i oni będą nas niszczyć albo chcieć niszczyć znowu. Mój rozmówca, wracam cały czas do niego, mówi, że no, gdyby Amerykanie chcieli, to mogliby zakończyć sprawę w jeden dzień i zgadzam się z nim. Nie chcę wchodzić już tak głęboko w politykę. No, w każdym razie wszyscy patrzą w kierunku Ameryki i mówią, że na pewno Amerykanie mają taką zdolność, żeby zakończyć ten konflikt w jeden dzień. Wydarzyło się kilka rzeczy.
Na przykład Amerykanie niedawno, w zeszłym tygodniu, zaprosili do siebie konkurenta właściwie rządzącego premiera, jakby chcieli powiedzieć, z tym panem już nie chcemy rozmawiać, natomiast z jego konkurentem chcemy go namaścić jakby na przyszłego premiera, bo jest bardziej koncyliacyjny. To nie wpłynęło wcale na politykę obecnego rządu i cały czas mówi się głośno, że ta ofensywa w kierunku Rafa może ruszyć. Wszyscy, którzy rozumieją powagę sytuacji, wiedząc, że tam blisko 1 900 000 ludzi jest stłoczonych w różnych podłych, urągających ludzkiej godności warunkach, wiedzą, że to będzie dramatyczne coś, bo tam zginie mnóstwo niewinnych ludzi, co już zresztą się dokonało. Tutaj jest taka plansza pokazująca właściwie skalę zniszczeń, gdy chodzi o ludzi i po jednej i po drugiej stronie. Ten mój rozmówca mówił jeszcze o tym, że sytuacja Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu, jak wiecie, jak się spojrzy na mapę, zachodni brzeg Jordanu to jest coś innego niż Strefa Gazy. To są takie dwie wyspy na terenie jakby Izraela, które nie mają ze sobą połączenia lądowego. Strefa Gazy jest daleko od Jerozolimy, kilkadziesiąt kilometrów od Jerozolimy, natomiast zachodni brzeg Jordanu, można powiedzieć, jest przy Jerozolimie. I teraz chodzi o to, że ci z zachodniego brzegu Jordanu bardzo często znajdowali zatrudnienie na terenach izraelskich. Nie mogą już być zatrudniani, ponieważ Izrael od czasu wybuchu tego konfliktu z Hamasem zablokował możliwość przyjazdu tych właśnie Palestyńczyków z terytoriów zachodniego brzegu. Muszą mieć specjalne pozwolenia, to jest oczywiście utrudniane i tak wszystko jest dyktowane względami bezpieczeństwa, podobno. Ale widziałem też w Jerycho na przykład posterunki policyjne albo wojskowe. Ustawili tam sobie na rogatkach miasta Izraelczycy posterunki, które świecą pustkami. Podobno w pierwszej fazie konfliktu te posterunki były gęsto obsadzone, ale kiedy Izraelczycy zrozumieli, że właściwie nic się tam nie dzieje, nie ma jakichś większych niesnasek pomiędzy ludnością z zachodniego brzegu a, okupacyjnymi siłami izraelskimi, to odpuścili. I te posterunki dzisiaj świecą pustkami. Po prostu są na wypadek, gdyby coś się działo, ale nic się nie dzieje, więc nie ma tam żadnych strażników. Można swobodnie wjechać i wyjechać z Jerycha. Natomiast sytuacja ekonomiczna jest dramatyczna. Wyobraźcie sobie, ktoś 5 miesięcy nie pracuje. To są ludzie, którzy pracowali w hotelach, to są budowlańcy, ludzie, którzy sprzątali domy i tak dalej. Oni nie mają właściwie środków utrzymania, bo skąd? Nie pracują, więc nie ma z czego żyć. Więc sytuacja ich jest naprawdę dramatyczna. Przy tym wszystkim, naprawdę, jak się jest w Jerozolimie, to trudno odczuć, że jest tam jakiś konflikt w tle. Gdybym nie wiedział z przekazów medialnych, że tam gdzieś w Gazie toczy się jakaś batalia, to w Jerozolimie na pewno bym o tym nie usłyszał albo nie wyczułbym tego, gdy chodzi o taki przekaz uliczny. To prawda, jeśli się zna cały kontekst i pójdzie się do miasta Jerozolimy, to daje się odczuć pewne przygnębienie, ale raczej z tego powodu, że ludzie boją się tam przyjeżdżać, ponieważ, bo gdzieś tam w tle toczy się wojna. Ona nie dociera zupełnie do Jerozolimy. Mówili mi zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy, że właściwie od początku, od 7 października, wojna ich nie dotyczy, nie dotknęła. Fakt, kilka razy dało się widzieć gdzieś nad niebem Jerozolimy jakieś rakiety w początkowej fazie konfliktu, ale one zostały unieszkodliwione, już nie zrobiły nikomu żadnej krzywdy. Pewien zaprzyjaźniony taksówkarz, również Palestyńczyk, który pracuje w Tel Awiwie, opowiadał mi nawet, że to było zdumiewające, że do dzisiaj, właściwie od początku wojny, nic się nie zmieniło w Tel Awiwie. Tam nieustająco trwa zabawa, ludzie uczęszczają do różnego rodzaju pubów, dyskotek i tak dalej, bo Tel Awiw jest znany z tego, że jest miastem rozrywkowym i tam praktycznie nie przestają się bawić. Ale ludzie tam uczęszczają i właściwie to się nie zatrzymało w czasie tego konfliktu. Ten kierowca mówi mi o takich obrazkach, że kiedy w początkowej fazie konfliktu w stronę Tel Awiwu leciały rakiety, ludzie wychodzili z dyskotek i oglądali na zasadzie, jakby to były fajerwerki. Nikomu to nie przeszkodziło w kontynuowaniu zabawy.
Niemniej jednak chcę wrócić do wątku zasadniczego. W samej Jerozolimie, w Jerycho, gdzie byłem, na pustyni Judzkiej, gdzie byłem, nie ma żadnych oznak działań wojennych. Tam ludzie w ogóle wiedzą o wojnie, ale z telewizji. I teraz wobec tego wracam do pytania, czy można tam już pojechać na pielgrzymkę? Widziałem tam grupy pielgrzymkowe z Ameryki, z Kanady, z Meksyku, z Ameryki Łacińskiej generalnie, z Indonezji. Nie było ich dużo. Nie było ich dużo. Ale były. Były też grupy z Polski, o których słyszałem, czy widziałem w mediach społecznościowych, ale na miejscu nie widziałem. Widziałem tylko pojedynczych ludzi z Polski, pojedynczych Polaków i Polki. Czy można tam pojechać? Moim zdaniem dzisiaj jeszcze byłoby za wcześnie pojechać tam z grupą. I nie chodzi o to, że jest tam niebezpiecznie. My z pielgrzymką nigdy nie jeździliśmy do Strefy Gazy, gdzie toczy się ten konflikt. Jeździliśmy do Jerozolimy, Betlejem, na północ, do Galilei. Tam wszystkie miejsca są otwarte i nie dotknął ich ten konflikt. Nie jest niebezpiecznie, to znaczy, że trzeba uciekać przed, nie wiem, bombami czy rakietami. Broń Boże, nie ma takiej sytuacji. Jednak z tyłu głowy jest ta myśl, że gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów dalej dzieje się ludzka tragedia. Ludzie głodują, 1/4 tej ludności, 2 miliony ludzi tam prawie mieszka, podobno głoduje. Zresztą widać to w przekazie medialnym. Inni po prostu boją się o swoje życie przez całą dobę. Więc trudno byłoby się cieszyć i kontemplować te miejsca święte nasze, mając z tyłu głowy taką świadomość, że w tym samym kraju, wprawdzie daleko, i wprawdzie w żaden sposób nie jesteśmy tym zagrożeni, ale daleko istnieje właśnie tego rodzaju nieszczęście ludzkie. Czy wobec tego można coś przewidzieć na temat tego, kiedy to się skończy? Tak jak powiedziałem, sytuacja, scenariusze mogą być rozmaite. Raczej wszyscy mówią, że to się skończy lada chwila. To znaczy, są też tacy, którzy mówią, że to będzie trwało, ale znakomita większość moich rozmówców raczej była zdania, że to się skończy lada chwila. I kiedy się skończy, to już następnego dnia są w stanie gotowi przyjmować pielgrzymów i turystów w takiej liczbie jak wcześniej. Wydaje mi się, że gdy chodzi o majowy termin, to spokojnie można myśleć już w kategoriach tak wyjazdu w tamtą stronę. Ale znowu, ja nie jestem prorokiem, już raz popełniłem taki błąd, że coś chciałem przewidzieć. Nie umiem tego na 100% powiedzieć. Natomiast ja bym już się do majowych wyjazdów przymierzał. Wiem, że z tytułu tej wypowiedzi będzie dużo nienawistnych komentarzy. Jasne. Ale różnica jest taka, że ja tam byłem. Ja widziałem, jak to wygląda na miejscu. Właśnie po to była ta wizyta. I na moje oko tak to wygląda. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański.